tego typu targi są rzeczą zawsze przydatną i zawsze, mam nadzieję, otwierającą oczy na świat. W kształceniu nie można się zamykać, odrywać od innych kultur, innych systemów edukacyjnych. Jeżeli jest się na uniwersytecie, tak jak naszym, który wierzymy, oferuje atrakcyjny program, to uważam, że to powinniśmy zrobić wszystko, aby dopełnić to wykształcenie studenta, dając mu możliwość zyskania zdolności porównania innych systemów edukacyjnych, kultur, a wreszcie także zyskania wiedzy większej. Także ma sens wysyłanie, zwracam uwagę na to, że wysyłanie studentów tam niejako przybliża wizerunek uniwersytetu jako instytucji zinternacjonalizowanej i wtedy my możemy także przyjmować innych. My musimy sobie szczerze powiedzieć, że oczywiście nawet jak dobrze o sobie sądzimy, mówimy, to nie jesteśmy dla niektórych uczelnią pierwszego wyboru. Jeżeli ktoś ma duże możliwości i ambicje, a ma jeszcze środki finansowe, no próbuje się starać właśnie do przysłowiowego Cambridge, Oxfordu, do takich, które są symbolami wysokiego poziomu, mają wielką reputację i dyplom z takiej uczelni jakby z góry tworzy nadzieję na większą szansę. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że pani się tą rozmowę prowadzi w momencie, w którym uniwersytet zbudował już nowe budynki na kampusie, już są one dobrze wyposażone, a więc my będziemy oferowali takie warunki, i głęboko jestem przekonany, że będzie uzasadnione, aby do nas przybywać także dla prowadzenia tutaj badań. Że to nie będzie wycieczka krajoznawcza, zapoznanie się z byłym komunistycznym krajem albo z urokami miasta, ale to będzie także taki przyciągający. No. My musimy dopasować się do rynku. Nie uda się internacjonalizacji i to mobility bez jakiegoś wsparcia, nie oszukujmy się. To musi być jakieś i to można powiedzieć ze strony studentów ewentualnie taka jakaś prawie że presja na to, żeby w tym zakresie było większe wsparcie, by się przydała. Czułbym się pewnie, gdybym był bardzo molestowany przez studentów w tej sprawie, bo bym wtedy mógł molestować innych, którzy mają dostęp do środków. Póki co interesuję się tutaj tak naprawdę każdą ofertą, po prostu przeglądam, jakie są możliwości rozpoczęcia studiów doktoranckich za granicą. A akurat Singapur zainteresował mnie, zważywszy na ich program A-Star i możliwości finansowania studiów za granicą, jako że jest to spory wydatek dla przeciętnego studenta. No i chciałem zobaczyć, jaka jest właśnie możliwość dalszego rozwoju naukowego w tej części świata. W tej chwili dowiedziałem się, że są właśnie dwie możliwości kontynuacji nauki, to znaczy jeden jest to właśnie program A-Star związany z tym, iż wciąż studiujemy na macierzystej uczelni, tam dostajemy się na studia doktoranckie, a następnie na rok lub dwa wyjeżdżamy do Singapuru i tam uczestniczymy w programie badawczym. Lub wersja druga, po prostu staramy się o przyjęcie bezpośrednio na singapurski uniwersytet krajowy i tam przez 4 lata studiujemy. Interesują mnie studia doktoranckie z zakresu sztucznej inteligencji i bioinformatyki. W Polsce jeszcze ta dziedzina tak naprawdę nie jest zbyt rozwinięta, po prostu kilka dopiero uniwersytetów zaczyna zajmować się właśnie bioinformatyką, dlatego uważam, że lepiej jest przynajmniej obecnie znaleźć jakiś uniwersytet za granicą i tam kontynuować swoją naukę w tej dziedzinie. Tak. A tak wstępnie mógłby mi pan wytłumaczyć, czy ja muszę wtedy normalnie, tak jakbym na studia składała, nie wiem... Tak, to jest aplikacja normalna ze wszystkimi dokumentami. Teraz właśnie na Australię pytałam, no i byłoby fajnie, ale w Australii jest dość drogo. Może Dania, może Portugalia, Grecja, nie wiem, Skandynawia, zobaczymy. Chciałabym się dowiedzieć, gdzie mogłabym studiować ewentualnie po ukończeniu studiów magisterskich w języku angielskim, ponieważ zainteresowałam się trochę tłumaczeniami i generalnie chciałabym zostać tłumaczem. No i chciałabym się podszkolić w języku angielskim, dojść na poziom proficiency i wyżej ewentualnie. I właśnie szukam teraz możliwości jakiejś kontynuacji nauki po magistrze. Troszeczkę o tych ogólnych zasadach. Warto zorientować się, jak wyglądają semestry, jak wygląda nabór w kraju, do którego chcemy jechać. To są duże różnice. Chcielibyśmy zachęcić studentów do udziału
stypendiach zagranicznych, do wyjazdu zagranicznych, do większej mobilności. To jest coś, co jest ważne w dzisiejszym świecie, w świecie, który jest coraz bardziej zglobalizowany, który kurczy się tak naprawdę, żeby studenci wyjeżdżali, poznawali inne kultury, poznawali inne sposoby życia, uczyli się, jak funkcjonuje chociażby system edukacji w innym kraju. To wszystko im się potem przyda. No, jest to nieporównywalne poszerzenie horyzontów, które zupełnie zmienia, ja to mogę powiedzieć z czystym sumieniem po sobie, po własnym doświadczeniu, zupełnie zmienia poglądy, sposób patrzenia na życie. A już nie wspomnę o tym, że, no, że wiele uniwersytetów zagranicznych ma dużo ciekawszą ofertę niż uniwersytety w Polsce i można w ten sposób wzbogacić siebie, nauczyć się czegoś nowego. Zajmujemy się tutaj opieką Erasmusów przyjeżdżających do nas właśnie z zagranicy. Organizujemy im nie tylko czas wolny, ale pomagamy również znaleźć miejsce zamieszkania tutaj w Krakowie. Organizujemy im chociażby wieczorki językowe, w których mogą się nauczyć polskiego czy jakiegokolwiek języka chcą. Trzeba być otwartym na obcych krajowców. Naprawdę daje to szerokie spojrzenie na życie, na świat i pomaga rozwijać własną osobowość i siebie. Jakbym był studentem teraz, to mi się wydaje, że ja się tak wcześniej zaraziłem, choć ja nie mogłem w dawnych czasach łatwo tak jeździć, ale chyba bym pojechał albo do Stanów, albo do Włoch. Te dwa kraje są dla mnie. Włochy bardzo mi się podobają, często tam jeżdżę. A Amerykę najlepiej znam, bo tam byłem kilkadziesiąt razy i tam jakby profesjonalnie uważam, że się dobrze funkcjonuje. Są bardzo dobre, otwarte biblioteki. Ten kultura amerykańska mi odpowiada. Ona podoba mi się swoją otwartością, czasem irytuje prostactwem, no ale ona jest różnorodna, także te dwa kraje dla mnie są takie najbardziej atrakcyjne.